Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, a my gramy dalej w Yes, Your Grace, tydzień 48. Już za chwilę bitwa nas czeka z Iwo, który nie pije piwo, bo nie jest w porządku, który zrobił nam krzywdę tak naprawdę. Widzę, jakiś gołąb tutaj przyleciał, to zaraz się dowiemy, o co chodzi, ale najpierw spytajmy się Audriego. Moi ludzie mówią, że armia Iwo jest od nas odległa o jeszcze o jakieś 2 tygodnie marszu, wasza wysokość. Armia króla Fabiona znajduje się w odległości około 5 tygodni marszu. No to mamy przechlapane. To oznacza, że nie przybędą na czas, aby odeprzeć atak Atany. Powinniśmy być w stanie wytrzymać, aż tutaj dotrą. Mamy nadzieję, że damy radę zaskoczyć Iwo. Musimy zachować jak najwięcej zasobów. Wiem, Andry, mamy jeszcze 2 tygodnie na przygotowanie. No a do zasoby mi tam brakuje tylko 30 zasobów tak naprawdę, żeby wypełnić ten pasek, który tam mieliśmy. Czyli to spokojnie zrobimy. Gołąb. Poszukiwane. Każdy, kto zobaczy wiedźmę, ma obowiązek skontaktować się z najbliższym posterunkiem straży. Jeśli straż jest nieosiągalna, uznaje się za sprawiedliwe osądzenie takich osób osobiście. Szczególnie podejrzane są kobiety żyjące samotnie na obrzeżach miast i wsi. Kobiety o czarnych włosach częściej parają się nieczystymi praktykami, jak również kobiety, które są wyjątkowo pociągające. Jak jest ładna, to wiedźma, wiadomo. Kolejną cechą wiedźmy jest posiadanie oswojonego zwierzęcia. Przykładem może być lis, wiewiórka, a w szczególności czarny kot. Wiedźmy i wszystkie diabelskie praktyki są zabronione, karane będą śmiercią przez powieszenie lub oczyszczający ogień. Tylko Bóg może ich osądzić. Z rozkazu i za podpisem króla Iwo, syna Thalesa, króla Atany. O kurde. Iwo używa Lorsuli jako przykładu. Czy on nie ma dosyć? No właśnie, bo ona miała czarnego kota, nie? Dustiego. Jejku. Trzeba tego Iwo uspokoić, nie? Panie generale. Powiedziałem wieśniakom, by stawili się. Dobra. Alena. Powiedziałem wieśniakom, by się stawili. No i w porządku. By się stawili, okej. Okay. Tak, wasza wysokość. Czy dołączysz do mojej armii? Atana zamierza zaatakować. Potrzebujemy jak najwięcej liczby ludzi. Możecie na nas liczyć, wasza wysokość. Pomogliście uleczyć naszego pastora. Od tego czasu w naszej społeczności dzieją się dobre rzeczy. Sylwek został uzdrowiony z gorączki. No i chwała Sylwkowi. Basia zaszła w ciążę. Ale że z pastorem? Że pastor pomógł jej ten? No nie, dobra, nieważne. Nie drążmy tematu. Zbiorę jak najwięcej ludzi. Bądź gotów, bitwa rozpocznie się za 2 tygodnie. Biedna Basia, odwiedził ją ksiądz i zaszła w ciążę. Dobra, pastor. No. Basia, wysokość, w czym mogę pomóc? Czy dołączysz do mojej armii? Atana zamierza zaatakować. Potrzebujemy pomocy w obronie naszego królestwa. Pomożemy. Jesteśmy wam to winni. Pomogliście nam, gdyż spichlerz został zniszczony przez lawinę wodną. Zbudowaliśmy nowy, jest lepszy niż jakikolwiek spichlerz w Grewnie. Na pewno warto go bronić. No i super. I kolejnych ziomeczków do tutaj. Tak, masz za kogoś? Czy dołączysz do mojej armii? Moja armia cię potrzebuje. Możecie na mnie liczyć, wasza wysokość. Moja rodzina będzie na zawsze wdzięczna za waszą pomoc, gdy głód dotknął naszą wioskę. To mógł być nasz koniec. Prowadzę jak najwięcej ludzi. Dziękuję ci. No i super. To, że pomagaliśmy ludziom, to się czasami wydawało głupie, że dawaliśmy im kasę, a sami nie mieliśmy później, żeby coś tam zrobić. Ale to się teraz odbija na plus w tym momencie dla nas, nie? Żołnierz. Wasza wysokość. Nie śmieć mi zbierady. Szybko. No i zbierady. Ale co, nie śmieć mi zbierady? A. Cedani. Wszystko w porządku? Nic mi nie jest, ojcze. Wszystko w porządku. Wojtek chyba chciał trochę poćwiczyć ten. Po prostu się bawiliśmy. Wojtek jest za duży i nie zauważył, że na coś wpadnie. Wiedziałem, że to był zły pomysł. Musimy go uśpić, łowca. Nie jest bezpieczny. Proszę, nie zabijaj go. Arr.
ale nie dostanie kolejnej szansy. Jeszcze jeden wypadek i sam go uśpię. Ja go chcę zatrzymać, bo on może być też istotny w bitwie, coś mi się wydaje. Tak mi coś świta, że może obroni naszą Cedani albo kogoś. Coś mi się tutaj... Jeszcze jeden wypadek i sam go uśpię. Nie zrobi nic złego. Obiecuję, czy masz na wysokość? Albo może być w drugą stronę, że podczas bitwy zrobi coś nam, albo naszej turce. Mam nadzieję, że nie. Dobra, idźmy do tej sali tronowej, bo jeszcze tam mamy jakiegoś ziomeczka wieśniaka. Dzień dobry, panie wieśniaku. Wasza wysokość, nie mam innego wyjścia, jak zwrócić się do ciebie o pomoc. Nasza wioska została porzucona. Nasze ziemie nie rodzą już plonu. Zostaliśmy zmuszeni do przeprowadzki. Ja, moja żona i trzej nasi chłopcy postanowiliśmy przeprowadzić się do miasta. Próbować naszych sił na rynku. Moja żona świetnie radzi sobie z tkaninami. Mogłaby szyć ubrania dla każdego. Ale w drodze tutaj zatrzymali nas bandyci. Ukradli wszystkie jej narzędzia, a także nasze pieniądze i jedzenie. Żebraliśmy we wsi przez kilka dni. Ale nie mamy wystarczająco, żeby zapłacić za jedzenie. I nie mamy możliwości zarobienia więcej złota. Czy jest coś, co możecie zrobić, aby nam pomóc, wasza wysokość? Witamy w naszym mieście. Przykro mi, że miałeś tak trudny start tutaj. Daj mu złoto, bo złoto nam się już nie przydaje, bo wszystko wykopiliśmy. Tak więc tu, proszę. To powinno starczyć, aby kupić nowe narzędzia i trochę jedzenia. Mam nadzieję, że będziecie mogli się tu osiedlić. Nie mogę uwierzyć, że sam król nam pomógł. Rozdysponujemy to złoto roztropnie, wasza wysokość. Nie zapomnę tego. Och, Maria będzie taka szczęśliwa. No i elegancko. I pomogliśmy kolejnemu wieśniakowi. To może jeszcze go zrekrutujemy też. Królewska sypialnia, to coś z żonką. Siema Aurelia. Kochanie. Wojtek narobił strasznego bałaganu w izbie. Ten niedźwiedź rośnie dość szybko. Nie wchodź do izby rad, dopóki służący tam nie posprzątają. Co się stało? Czy z Cedani wszystko w porządku? Nie jest ranna, prawda? Nie, kochanie, wszystko jest w porządku. Po prostu się bawili i przewrócili półkę z książkami. Teraz przewraca półki z książkami, następnym razem zepchnie Cedani ze schodów. Musisz się uspokoić, kochanie, już niedługo będziesz rodzić. I już, jak mam się uspokoić? Moja córka bawi się z niedźwiedziem. Nic się nie ma, nic się im nie stało, za bardzo się martwisz. Ja przepraszam, ale jak możesz mi się dziwić? Kiedy dziecko się urodzi po bitwie z Satanem, nie chcę tu widzieć tego niedźwiedzia. Naturalnie, może znajdziemy kolejnego kota. Nie, ale nie, ja chcę niedźwiedzia. Dobra, zobaczmy tutaj. Curuś, curuś. Wasza wysokość? Nie jestem pewien. Narobił tu dużo bałaganu. Wasza wysokość, obiecuję, to już się nigdy więcej nie powtórzy. Był jedynie taki podekscytowany. Tak naprawdę to było to bardzo śmieszne. Nie, to nie było śmieszne, Cedani. Oboje okropnie mnie wystraszyliście. Twoja matka również bardzo się o ciebie martwi. Udało mi się przekonać, by na razie pozwoliła ci zatrzymać niedźwiadka. Wiem, że nie masz wielu przyjaciół na zamku. Ale wkrótce się to zmieni, zobaczysz. Mam wielu przyjaciół. Tyle, że z jakiegoś powodu wszyscy umierają. Czy jestem złą przyjaciółką, ojcze? Oczywiście, że nie, Cedani. Twoje zwierzątka mają po prostu wyjątkowego pecha. Staram się bardzo dbać o Wojtka. Spójrz na jego lśniące futro. Czeszę je codziennie. Tak, Cedani jest bardzo przystojnym misiem. Do zobaczenia później, Bączku. Bardzo przystojny niedźwiadek. Dobra, już chyba wszystko załatwione. Możemy też rozdysponować jeszcze naszymi... O. O, tu jest ten trudny początek, to temu pomogłem, to on się dołączy. Przed chwilą pomogłem, nie? Teraz tak, zostało jeszcze tutaj kilka wiosek. Ty mi nie pomogłem, to one nam się nie przyłączą, ale nie pamiętam. Rączka zaginiona. Dobra, spróbujmy posłać po tego. Zaginiona, tego też nie pamiętam. Dobra, spróbujmy. Nie ma to tamto. Im więcej ludzi, tym dłużej pewnie wytrzymamy oblężenie.
a też damy więcej czasu, żeby przyszła arma Fabiana, czy jak ta tam Fabiuna. Fabian niech będzie. Dobra. To wszystko? Wszystko. Dobra, czyli tak naprawdę raz do 2 tygodnie, to będziemy mieli jeszcze 1 tydzień, żeby zapełnić. No to spokojnie to zrobimy, bo już 32 mamy. Też możemy to już teraz zapełnić. Nie będziemy nikomu rozdawać żarcia przecież, nie? Dobra. Załatwione. Mamy zapasy zrobione. Wszystko tutaj ulepszone. Zapisz i kontynuuj. 49 tydzień w Grewnie. Dzień dobry, panie generale. Tak. On zaprosił tutaj wieśniaków. Oni też. Dzień dobry. Wasza wysokość, studnia została zbudowana. Teraz jest jeszcze lepiej. Nie musimy chodzić do rzeki. Chciałem tylko powiedzieć dziękuję. W wiosce wciąż niektórzy są chorzy, ale powoli im się polepsza. Wiedziałem, że razem możemy rozwiązać ten problem. Cała wioska zebrała się, aby świętować zbudowanie nowej studni. I wszyscy śpiewali piosenki dla króla. Pochlebia mi to. Mam nadzieję, że wszyscy wkrótce wyzdrowieją. Jeszcze raz dziękuję, wasza wysokość. Kupiec. Prowadzę mały interes, wasza wysokość. Mogę wymienić wasze zasoby na złoto. Nie. Dogadamy się? Oczywiście, że nie. Czy kupić pył? Nie, już nie potrzebuję. Na razie wszystko. Nara. Nie mam problemu. Odwiedzę was za jakiś czas. Chyba nie. Albo może jeszcze będzie dalej gra po tej bitwie. Wieśnie. Wasza wysokość. Wzywałeś mnie? Czy dołączysz do mojej armii? Przygotujemy się do wojny. Potrzebujemy pomocy w obronie naszego królestwa. Zapewniłeś nam dobry start w waszym mieście, wasza wysokość. Chcieliśmy spłacić nasz dług i zostać tutaj, jeśli będziemy mogli. Nie możemy wiele zrobić, ale pomożemy ile się da. Bądź gotów. Za tydzień bitwa. No i mamy... Jak mogę pomóc, wasza wysokość? Czy dołączysz do nadchodzącej bitwy? Moja armia cię potrzebuje. Powiedziałem, że będziemy na zawsze dłużni, kiedy nam pomogliście. Po pożarach odbudowaliśmy całą wioskę. Możecie liczyć na naszą pomoc, wasza wysokość. No i mamy kolejnych chłopów. Ten to chyba Marzanna? Wysokość, jesteśmy gotowi na konkurs. Hej, chodź już. O. Która najładniejsza? Staraliśmy się jak najlepiej. Brunl, zbudowaliśmy naszą marzannę z siana, jak zasugerowałeś. Nie mieliśmy wielu zasobów, więc użyliśmy trawy i starych tkanin. Wietrew, wasza wysokość. W tym roku zbudowaliśmy bardzo skromną marzannę. Nie chcieliśmy używać wielu zasobów. Sami ich potrzebujemy. Ale nasze dzieci dobrze się bawiły, budując ją. Branka, zbudowaliśmy naszą marzannę z tego, co znaleźli wieśniacy. Kowal dał nam nawet stary miecz. Ponieważ tegoroczna zima była dla nas wszystkim bardzo trudna. Czas nadszedł czas. Wybierzcie ulubioną marzannę. Wszyscy włożyliście wiele wysiłków przygotowania tych kukieł. I wszystkie są niesamowite. Ale zwycięzcą jest... O kurde. Brunl? No, jakiś naszyjnik. A tu taka najzwyklejsza. A tutaj jest mieczem i czymś. Tutaj dzieci się bawiły. Dobra, ja... Bo tutaj się dzieci bawiły, tak? Wasza determinacja i fakt, że zaangażowaliście dzieci są niesamowite. O, właśnie o to mi chodzi, nie? Nie zapominajmy, że te wydarzenia są po to, aby wspólnie świętować nadejście wiosny. Nie aby walczyć ze sobą o najlepszą marzannę. Gratulacje, Wietrew. Dziękuję bardzo, wasza wysokość. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Jestem wdzięczny, że jesteście rodzinnym człowiekiem. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, paląc je. Dziękujemy za wspaniały czas. No i proszę bardzo. I za udział w konkursie, wasza wysokość. Nie ma za co. Sam też dobrze się bawiłem. Dobra, ludzie. Spalmy je i pożegnajmy zimę. Chyba wybrałem dobrze, bo plus 5 dostałem do zadowolenia. Dlaczego król... miałby mnie wzywać. Czy dołączysz do mojej armii? Mamy szansę wygrać.
ale każda, nawet najmniejsza pomoc zostanie doceniona. Nie uwierzyłeś mi, kiedy przyszedłem po pomoc w sprawie mojej rodziny, rodzinnej szkatułki. Poszedłem i sam znalazłem szkatułkę. Otworzyłem ją, ponieważ byłem ciekaw, co jest w środku. Nie chciałem umrzeć, jak wuj Wacław. Szkatułka zawierała jakąś klątwę i odebrała mi wzrok. Nauczyłem się polegać tylko na słuchu, ale z pewnością nie pomogę walczyć. Przykro mi to słyszeć. No dobra, temu nie pomogliśmy. Trudno się mówi, no nie każdemu możemy. O, Bankster od razu przyszedł, jak zobaczył, że mamy tylko dwa zasoby. Nie przejdziadu. Wiesz tak. Wasza wysokość, część naszej wioski została podtopiona. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale nasze domy zostały zdewastowane. Przydałoby nam się trochę złota, aby kupić materiały na odbudowę naszych domów. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Oto 12 sztuk złota. Powinno to starczyć do zdobycia wymaganych materiałów. To jest najwspanialsze z waszej strony, wasza wysokość. Dziękuję wam. No i elegancko. I kolejny ziomek, któremu pomogliśmy. Dobra. Co tu się dzieje? Wasza wysokość. Będziesz musiała zostać z matką. Więc ty i Wojtek musicie zachowywać się wprost idealnie. Dlaczego muszę zostać z matką? Armia wkrótce będzie u naszych drzwi. Wojsko? Nie pomyślałam o tym. Nie sądzę, aby Wojtek mógł walczyć z całą armią. Wasza wysokość? Do tej pory trenowałem go tylko do tajnego agenta. Och ty, Bączku, kocham cię, wiesz? Wiem, tato, też cię kocham. Przyjdę do ciebie później. Zaopiekuj się swoją matką. Do zobaczenia. A czy ja mogę pogłaskać jeszcze Wojtka? No, dało się pogłaskać. Dobry niedźwiadek, nie? Ja mogę z Aleną pogadać? Nie. A to czekaj, co tu jeszcze jest? Tu? Co jest na zielono? Skrzynia? Dlaczego to jest na zielono? Nie wiem. Żono moja. Kochanie? Jesteśmy gotowi na bitwę z Ataną. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Możemy liczyć na armię króla Fabiana. Maszerują już w kierunku Grewna. Mam nadzieję, że zdążą na czas. Wzmocniliśmy również zamek. Mam nadzieję, że dzięki temu wytrzymamy trochę dłużej. Mamy wystarczającą ilość zasobów, aby przetrwać około 3 tygodni. Armia Atany jest ogromna. Jak możemy ją kiedykolwiek pokonać? Bitwa z Radowią była łutem szczęścia. Co jeśli przedrą się przez bramy? Wiesz, że pierwszą rzeczą, którą zrobią, to przyjdą po nas. Eryku, jestem przerażona. Ja też. Kochanie, nie pozwolę, żeby coś ci się stało. Obiecuję. Wygramy to, a kiedy będzie po bitwie, zrobimy sobie długą przerwę od tego wszystkiego. Wrócę, będzie po wszystkim. Wiem, kochanie, obiecaj, że wrócisz jak najszybciej. Oczywiście, obiecuję. W porządku. No dobra, ale to czekaj, bo tam jest... Tu coś jeszcze jest do zrobienia. Ale co? Ona nie. Niech duchy cię prowadzą. Stół nie. No tutaj cedani to już też zrobiłem. Nie no, wydaje mi się, że to wszystko. A mogę jeszcze mapę? Mogę. No mamy tylko dwie rzeczy. Poślijmy tu wiedźmę. A tutaj to też, no nie pomogliśmy, no tutaj raczej nic to nam nie da, ale dobra, niech będzie, że łowca pójdzie, nie? Sojusznicy? Nie, no wygląda tak jakby... Agent czeka na rozkazy. Ale... Co? A co mam zrobić z tym agentem?
villa. Oj. Son chalet. Jak ja mam teraz tego agenta? Co ja mam zrobić? Panie generale. A, dobra. Jest, udało się. Agent czeka na rozkazy. Dobra, cyk, cyk, cyk. Ale na wszyscy są. Zapasy są. Jest dobrze. Zapisz i kontynuuj. Oblężenie grewna. Mamy to. Foundry. Słyszałem, że królowa Aurela urodziła dziewczynkę. O nie. Gratulacje, wasza wysokość. Trudno świętować, gdy na progu czai się wróg, ale dziękuję. Skupmy się na tym, co tu i teraz. Jak to wszystko wygląda? Zabraliśmy wszystko, co mogliśmy, wasza wysokość. Oblężenie może trwać tygodnie, miesiące, a nawet lata. Na pewno nie mamy wystarczająco dużo ludzi, ani zapasów na tak długo. Musimy wytrzymać do przebicia króla Fabiana. Powiedział, że zajmie mu to 3 tygodnie, wasza wysokość. Mam nadzieję, że tyle wytrzymamy. Ups, coś się pojawiło. Już tu są. 3000 ludzi. To by się zgadzało. Widzisz gdzieś tego obleśnego małego drania? Zastanawiam się, czy został w Atanie, czy nas skądś obserwuje. Rozstawienie armii zajmie im trochę czasu. Oprócz większej siły uderzeniowej mają jeszcze jedną przewagę. Czas. Powinniście sprawdzić sprzęt, wasza wysokość. Upewnijcie się, że wszystko jest w porządku, póki mamy ku temu okazję. No dobrze, bomby. Prezent od radowiańskiego wojska. Uratuj niektórych ludzi, aby zabić innych. Zrobimy co trzeba, aby przetrwać kolejny dzień. Dobra. Wasza wysokość, to zaszczyt. My nigdy nie widzieliśmy tylu ludzi. Wszystko będzie dobrze. Miej oczy szeroko otwarte, żołnierzu. Balista. Mamy balistę na każdej ścianie zamku. Mam nadzieję, że to wystarczy. Armia na horyzoncie. Wkrótce wszystko się skończy. Cokolwiek to dla nas znaczy. Krzyczy. Hej, Iwo! Ty mięczaku. Przestań się chować za plecami armii, tchórzu. Nie masz nawet odwagi zmierzyć się ze mną twarzą w twarz. Są za daleko, nie usłyszą nas, wasza wysokość. Nie sądzę, żebym to zrobił, gdyby było inaczej. Ha! Okej, okej. Okay. Coś też mamy. Nie zostaną na horyzoncie na nasze. Kiedy w końcu dotrą do murów, będziemy musieli użyć gorącego oleju. Nie zawrócą, prawda? No tu jeszcze mamy tutaj. Dobra. Dużo ich jest? Nie, nie mówcie. Wolę nie wiedzieć, ale nie martwcie się. W razie potrzeby stawię czoła wyzwaniu. Dziękuję, Aleno. Miło to słyszeć. Dobra. Strzały gotowe. 98, 99, 100 i więcej. Race. To też był prezent od kogoś chyba. Jakiegoś rodzaju magiczne race. Nigdy tak naprawdę nie widziałem czegoś takiego. Radowiańscy wieśniacy zostawili je nam w podziękowaniu za to, że pozwoliliśmy im zostać w Dawer. Słyszałem, że wyglądają ładnie. W najgorszym wypadku mogą zwiększyć morale. Tak, zrobimy sobie nowy rok. Najwyżej. Stan. Jesteś ze mną od samego początku. I nie zamierzam nigdzie iść, wasza wysokość. Poradzimy sobie z tym, jestem pewien. Dobra, sprzęt wydobywczy. Łopaty, kilofy, drewno. Wygląda na to, że jesteśmy przygotowani. Mietek? Strzały i ostre i gotowe. I więcej łuczników rozmieszczonych jest po całym zamku. Wszyscy czekają na twój sygnał. Doskonale. A zasoby? To są. Owca. Wasza wysokość. Rozprawiliśmy się z wieloma potworami. Iwo to tylko kolejny z nich. Jego też dorwiemy. Dziękuję, Melek. Brama. Mam nadzieję, że warto było wzmocnić tą bramę. To da nam czas, a kto wie.
Może też nas uratuje. Ojej, mur. Dobrze, że załataliśmy mury. Nadal nie wyglądają ładnie, ale przynajmniej wydają się być bardziej wytrzymałe. Dobra, czy coś jeszcze mamy? Drzwi. A, to jest tutaj do góry. No dobra, Audrey. Jesteśmy gotowi. Jak to wszystko wygląda, wasza wysokość? Myślę, że jesteśmy gotowi. Wszystko wydaje się być w porządku. Jesteśmy gotowi na tyle, na ile to było możliwe. Dobrze, że Atana działa powoli. Nie zaatakują nas szybko. Wszystko jest tylko pokazem siły, prężeniem mięśni. Nie mogę powiedzieć, że czekam aż się to zacznie. Biała flaga, wasza wysokość. Nie uszczelać. Trzymać ogień. Mamy rozmawiać z królem Erykiem. Król Ivo wysyła wiadomość. Mów swobodnie. Król Ivo chce rozejmu. Żaden człowiek nie musi dziś umrzeć. Oddaj się, złóż hołd królowi Ivo i odkup swoje grzechy. Każdy człowiek, który opuści mury zamku, ofiaruje swoje życie boskiemu Ivo, królowi Atany. Otrzyma przebaczenie. Boskiemu Ivo! Niech się pocałuje w pompkę. Wieśniak jeden. W przeciwnym razie zostaniecie oczyszczeni z tej ziemi za wasze grzechy, mroczne praktyki i wasze nieznośne nawyki. Nie słuchajcie takiego kłamstw. Pozostańcie na swoich miejscach. Ivo nie zna litości ani honoru. Zdradził nas na górskim szlaku. Zamordował moją córkę. Jeśli opuścicie temu, czeka was ten sam los. Rób jak chcesz. Sąd ostateczny czeka na was wszystkich. Stawić go. Puścić mężczyznę. Nie, no nie będziemy tacy chamscy, że będziemy strzelać do niego jak była biała flaga, nie? Nigdy nie należy zabijać posłańca. No właśnie. Musimy zebrać naszych ludzi. Gdzie są wszyscy? Łucznicy! Chłopcze, jak masz na imię? Sobik, wasza wysokość. Bardzo dobrze. Gdzie jest reszta twojego oddziału, Sobik? Ja nie wiem, wasza wysokość. Muszą gdzieś tu być. Jesteś bardzo odważny, Sobik. Przetrwamy to razem. Tak jest, wasza wysokość. No i to jest duch bojowy. Teraz znajdźmy resztę twojego oddziału. Znajdźmy resztę twojego oddziału, no to chyba te chodzi o tych łuczników, nie? Dobra, to już wiemy. Gdzie tam jest? Tu co jest jakiś sobie, jak coś łucznicy. Letek. Jak masz na imię? Letek, wasza wysokość. Na mury, Letek, potrzebujemy twoich strzał. Atana nadchodzi. Tak jest, wasza wysokość. Dobra. Letek, a tu Mietek. Nie wygramy z nimi, wasza wysokość. Nie ma takiej możliwości. Weź się w garść, żołnierzu. Ten zamek widział gorsze dni. Chodź na górę i broń Davern. Tak jest, wasza wysokość. A może jeszcze łowca też do tego? Myślę, że to wszyscy. Lepiej wyjdą na mur, sprawdzić jak to wygląda. Dobra, to wszyscy jednak. Dobra, Mietek, Letek i Sobik. O, się rozstawili. Chłopaki. O, to nie 3000. To jest przynajmniej dwa razy tyle. O. 300 żołnierzy. 300, o. 300 to jest mój jakby do naśladowania wzór. 300 kontra 5000. No, to wszystko może się skończyć nawet dziś wieczorem. Jest ich za dużo. Wszyscy, utrzymać szereg. Wspólnie odeprzemy wroga. Aj, za Davern. Przed nami mały oddział. Budują okopy. Łucznicy! Dobrze. Nadal są za daleko. Muszą się przygotować do przekopania się pod murami zamku. Jeśli im się to uda, zawalą tunel, a razem z nimi runie nasz mur. Nie możemy im na to pozwolić. Są za daleko, żeby cokolwiek w nich wystrzelić. Musimy znaleźć sposób, aby zawalić ich tunel wcześniej.
A może zrobiliśmy znaleźć kogoś, kto mógłby bardziej bezpośredni i dyskretny. Masz na myśli wyjść tam i to podpalić? To byłoby samobójstwo. Zawsze możemy to zostawić i liczyć na szczęście. Wasza decyzja, wasza wysokość. Zobaczę, czy uda mi się znaleźć kogoś, kto by się tym zajął. Jeśli nic innego nie wymyślę, dam ci znać. Po prostu będziemy liczyć na szczęście. Ja myślę, że to może zrobić łowca. Bo to jest Rambo. Dobra, zobaczmy do łowcy. Ja to zrobię. Wyjdę sam i podpalę ich okopy. To samobójstwo. Może, ale jeśli to was uratuje, chętnie zaryzykuję. W porządku. Dobrze więc, powodzenia. Powinien sprawdzić, jak wygląda sytuacja na murze. Dobra, Velek poszedł robić sabotaż na polu wroga. Ich tunel się pali. Łowca wykonał zadanie. O ile się nie mylę, zapłacił za to najwyższą cenę, wasza wysokość. Trudno, no. O! Trebusze! Nie wstrzymali się długo, prawda? Uważać na głowy! Dobrze, że nasze mury są wzmocnione. Wasza wysokość. Ktoś jest przy bramie. Pomocy! Biegliśmy tak szybko, jak tylko mogliśmy. A ta nas paliła wszystkich, co pozostali w wiosce. Prosimy, wpuśćcie nas. Są z nami kobiety i dzieci, jesteśmy nieuzbrojeni. Ilu was tam jest? Około 30. Umiecie walczyć? Obawiam się, że nie, wasza wysokość. Są wśród nas głównie starsi kobiety i dzieci. To tylko więcej głów do wykarmienia, wasza wysokość. Już możemy mieć problem ze spasami, ale oni będą martwi, jeśli ich tam zostawimy. Nie no, wpuśćmy ich. O ile zapasy będą się później martwić. Dziękujemy, wasza wysokość. A tam wygląda na to, że przestali. Na razie. Ej, a jeśli to są... Tego dnia Atana wstrzymała ogień. Żołnierze Davern byli w stanie stworzyć niewielką wyrwę w otaczającym ich chaosie. Wieśniacy. A, dobra. Nasze zasoby. Ilość dostępnych skrzynek to 10. Nasza wysokość, musimy zdecydować, jak podzielić zapasy na nadchodzące dni. Mamy tylko kilka worków. Nasi żołnierze i nasz lud potrzebują wyżywienia. Nie zapominajcie też o waszej rodzinie. Zapasy muszą nam wystarczyć na co najmniej 3 tygodnie. Przy okazji, czy rozmawialiście już z królową? Wydawała się was szukać. Daj zapasy mojej rodzinie. Pozwól, że sprawdzę co innych. Letek, generał. Sławek, Letek i Mietek. To dobre chłopaki, ale to był Sobik. Ale przyjmować rozkazy od generała przez cały dzień? Czy dlatego do nich nie dołączysz? Mają dość moich pokrzykiwań, ale ktoś musi zachować porządek podczas bitwy. A, tu jeszcze Sławek. Stan potrafi być bardzo szorstki w ogniu krytyki, walki. Co robisz? Stoi o tam, usłyszy cię. Poza tym, widzisz go? Spróbuj sam zorganizować wszystkich w takim chaosie. Coś może, ale nadal. Wasza wysokość, nie zauważyłem was. Gratulujemy noworodka, wasza wysokość. Kilka tygodni. A kiedy to się wreszcie skończy, będzie biegała po ogrodach, tak jak reszta. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. O, czekaj. Dobra. Dajmy im. Powinniście wziąć zasoby. Będziecie potrzebowali energii, aby kontynuować walkę. Nie zawiedziemy was. Dziękujemy, wasza wysokość. Damy im.
Wieśniacy. Uratowani wieśniacy. Dziesięć zasobów. Trzy tygodnie. To będzie kiepsko. A tu jeszcze mogę iść do góry? Mogę. Lorsulia zawsze uwielbiała tu przychodzić. Siedziała tu godzinami. Nigdy nie znudził jej się ten widok. Ech. Ojej, to ja muszę teraz rozdzielić zapasy. Kurczę, nie ma z nami... A ty coś powiesz? Moja mama śpiewała mi tu tę baladę, kiedy była mała. Aurelia też śpiewała to Luli, uwielbiała. Przepraszam was, nie chciałam. To nie twoja wina. Czy wieśniakom dać? Sobik, Sławek, Sławek, Letek? Tobik, dobrze ci poszło. Dziękuję, uważam za gość. Wydajesz się znajomy, widziałem cię wcześniej. Zawsze przynoszę wam do sali tronowej wszystkie wiadomości z okolicznych wiosek, takich, takich tam. O, tak, przepraszam, że cię nie poznałem. Proszę się nie martwić, wasza wysokość. Wszyscy wyglądamy tak samo, mając na sobie hełm. Ja swój zgubiłem w całym tym bałaganie, więc... Wszyscy słyszeliśmy, co się stało z księżniczką. Nigdy nie miałem okazji złożyć kondolencji. To już jakiś czas temu, w porządku. To jest dla niej. Musimy to wygrać dla Lursuli. Sam mam małą córeczkę, ma na imię Luli. Tak jak księżniczka. Mam nadzieję, że to nie jest niewaga. To bardzo ładne imię, nie mogę cię winić. Nie wyobrażam sobie, co bym zrobił, gdyby coś jej się stało. Jej oczy błyszczą za każdym razem, gdy wracam z warty. Jak nie mam, twoja żona chowa się z nią w głębi zamku. Zmarła, mam na myśli żonę. Ospa. Mała Luli to wszystko, co mi po niej zostało. Ona ukrywa się w szopie. Nie wiedziałem, co mogę z nią zrobić. Przykro mi to słyszeć. Powinieneś opuścić wartę, zwróć do swojego dziecka. Dziękuję, wasza wysokość. Myślę, że zostanę jeszcze trochę dłużej. Uratowani wieśniacy. Może po prostu będą trzymać się z daleka? Może. Jak tam inni? Wygląda na to, że może, że wszystko u ciebie w porządku. Jak sobie radzi reszta mieszczan? Większość ludzi nie chciała pozostać w pobliżu bramy. Uznaliśmy, że będzie bezpieczniejsi w pobliżu strażników królewskich. Tak, z pewnością będzie. Weźmy im też, dajmy zasoby. Weź tę skrzynkę z zasobami, podziel się z resztą. Powinno nam to starczyć do następnego tygodnia. Tak, zrobię. Dziękuję, wasza wysokość. Nie sądziliśmy, że król o nas pamięta. Jesteś dobrym człowiekiem. No i uratowani. Dziękujemy za uratowanie nas, wasza wysokość. Jesteśmy wam na zawsze dłużni. Nie ma o czym mówić. Wszyscy jesteśmy w tym razem. Jak się tu dostałeś? Jak udało się uciec przed Atanom? Prawda jest taka, że po prostu uciekliśmy. Kiedy przybyli żołnierze cali na niebiesko, wpierw zaczęli mówić o grzechu i oczyszczaniu. Ale kiedy wyjęli buzdygany, czyli no te... maczugi na tym, nie? na lince. Wiedzieliśmy, o jakie oczyszczenie im chodzi. Reszta wieśniaków próbowała się jakoś z tego wykręcić. Ale oni byli tam, by z nami rozmawiać. A nie byli tam. Po prostu zaczęliśmy biec. My nie oglądaliśmy się za siebie. W porządku, wybraliście życie. Nie roztrząsaj tego. Masz tu plaszkę zasobów. Powinno wam to wystarczyć do następnego tygodnia. Nie jedliśmy już od kilku dni. Dziękuję, wasza wysokość. Dobra, to tyle. Pójdę odpocząć. Pewnie się, że nasi ludzie nie siedzą do późnej nocy. Potrzeba by byli wypoczęci. Czy rozdałeś już zapasy, wasza wysokość? Bo jeszcze jest dla naszej rodziny, ale powiedzmy, że dla naszej rodziny sobie oszczędzę. Tak, staram się być sprawiedliwy. Do zobaczenia rano. Wasza wysokość. Otwory w zamku. Uspokój się, co się dzieje? Wszędzie biegają ogary, a Tana musiała znaleźć sposób, by je tu wpuścić. Czy królowa i moja córka są bezpieczne? Nie wiemy, ogary są wszędzie. Musimy się spieszyć, wasza wysokość. Ruszaj. Musimy iść.
Mówiłem, że Wojtek uratuje. Kochanie, co Dani? Wszystko w porządku? Tak. Wojtek nas uratował. Mówiłem... wiedziałem, żeby Wojtka zostawić. Aha. Gdyby nie ten niedźwiedź, ogary by nas dopadły. Och, dzięki Bogu. Wojtek! Raz do przybycia. 2 tygodnie jeszcze. Jak rozdam... Tu i też rodzinie rozdam. Jeszcze chyba powinno zostać 7 zapasów. Dobra. Zapisz, kontynuuj. Oblężenie Grewna. Tydzień drugi. Iwo z pewnością nie sądził, że możemy wytrzymać tak długo. Te mury mogą wytrzymać więcej, niż mogłoby się wydawać. Odnośnie zapasów. Wasza rodzina nie otrzymała żadnych zasobów w zeszłym tygodniu. Wszyscy zachorowali. Być może następnym razem powinniśmy lepiej ustalić priorytety. Zbliżają się ludzie, Iwo. Kolejny dzień rzucania przez nich głazów? A może też strzał? To będzie tym razem. Pieśni i łańcuchy? Co to za zapach? Gadzidło? Próbują uśpić naszego ducha walki. I pozwólcie im sobie z wami pogrywać. Nie mogę oddychać. Ten dym nie wyrządzi ci żadnej krzywdy. To tylko w twojej głowie. Iwo uważa, że może obniżyć nasze morale. I wygląda na to, że mu się udaje. Może uda mi się znaleźć coś lub kogoś, kto pomoże usunąć tę mgłę. Doskonale. Jeśli nie, dajcie mi znać. Mogę nakazać mężczyznom, aby to przeczekali, wasza wysokość. A ja myślę, że tą mgłę może usunąć nam... nasza pani... O. Mogę iść na mury. Może uda mi się wykurzyć ich sztuczki. Czy to jest niebezpieczne? Być może, ale czy mamy jakiś wybór? Bo co jeszcze? Mamy fajerwerki u góry? Nie, to... Dobra. W porządku, pozbądź się dymu. I uważaj na siebie. Zawsze uważam. Dobra. Lepiej sprawdzę, jak to wygląda u góry. Czy udało jej się? Dym znika. Czarownica wykonała swoje zadanie. Zdaje się, że zapłaciła za to najwyższą cenę, wasza wysokość. Mamy czysty strzał, wasza wysokość. Łucznicy! Do boju. A gdzie jest Sobik? Szykować strzały! Ognia! Gdzie jest Sobik w ogóle? Dobra. Co tam, Audrey? Gotowi. Szykować strzały. Bracia! Zbliżają się do bram. Fosa ich spowolni. Łucznicy, teraz! Wasza wysokość, nasze zasoby płoną. Nie możemy pozwolić na stratę ani jednej skrzynki. Jeśli opuścimy mury, damy wrogowi złapać oddech. Będą naciskać mocniej i na pewno poniesiemy straty, wasza wysokość. Jeśli nie ugusimy ognia, z pewnością stracimy trochę zasobów. Zostaw zasoby. Potrzebuję wszystkich na murach. Jest jakiś pożytek zasobów, jeśli nie utrzymamy naszej pozycji? Łucznicy! Dobra. Ile zasobów zostanie? To był długi i wyczerpujący dzień. Atana napierała godzinami, ale król dzielnie podtrzymał obronę. Przeżyli kolejny dzień. Ile zasobów? Nasze zasoby. 5 skrzyn. Dobra, wieśniacy nie będą mieli tym razem. A nie generale, co tam? Przeżyliśmy kolejny dzień. Chłopcy dobrze się spisali, ale robią sobie zmęczenie jak każdy. Miejmy nadzieję, że wytrzymamy trochę dłużej. Wiesz, znasz Biankę, prawda? Turka Stana? Chyba się jej oświadczę. O, pff. Też naszego generała na teścia? Jesteś tak głupi, jak mówili. Poza tym mamy wojnę. Ona potrzebuje kogoś, kto się z nią zaopiekuje. To moja najlepsza szansa. Ej, król tu jest. Wasza wysokość. Macie tutaj, o, paczuszkę.
boiście wziąć zasoby. Będziecie potrzebowali energii, aby kontynuować walkę. Nie zawiedziemy was. Dziękujemy, wasza wysokość. Sobik. Nie widziałem cię na murze. Generał potrzebował mnie po drugiej stronie. Biegałem po murze jak szaleniec. Ludzie Atany są wszędzie, trudno nadążyć. Czy z małą Luli wszystko w porządku? Pamiętacie? Oczywiście, ma się dobrze, wasza wysokość. Dziękuję wam. 4. Damy żonie. Dobra, wieśniakom nie damy. Tym. Ogrzej się. Dziękuję. Wieśniakom sobie podarujemy. Jak tam inni? Jak tam reszta mieszczan? Aha, dobra, to już mówiła. Uważajcie na siebie. Nie damy im, damy rodzinie swojej, bo oni tam się rozchorowali. Upewnij się, że moja rodzina otrzyma zapasy w tym tygodniu. Jak sobie życzycie. Dobra, pójdę odpocząć. Dobra, rozdaj zapasy, tak. Staram się być sprawiedliwy. Do zobaczenia rano. No wieśniakom nie daliśmy tym razem, no ale no... Tydzień. Oblężenie gryf na tydzień trzeci. O! Siły wyglądają na osłabione. Nasza armia też nie wygląda za dobrze. Widzisz w oddali te wieże oblężnicze? Tak, przestali się z nami bawić. Odnośnie zasobów. Wieśniacy, którzy nie dostali zasobów w zeszłym tygodniu, uciekli. Zadowolenie naszych ludzi zdecydowanie maleje. Wieśniacy, którym pozwolono schronić się za murami, uciekli po tym, jak nie zostali nakarmieni. Zabrali ze sobą trochę złota. Morale znacznie spadło w ciągu ostatnich kilku tygodni. Niektórzy mężczyźni uciekli z murów zamkowych. Armia Atany nie poniosła tylu strat, ile mogła. Mamy... Nie uciekną daleko. Iwo otoczył zamek. Na pewno wpadną mu w ręce. Zdawiajmy atak. Zbliżają się wieże oblężnicze. Na balistę! Wejdź na balistę! Zniszcz wieże oblężnicze. Dobra. Łucznicy na mój rozkaz! Gotowi na rozkaz. Powiedziałem łucznicy. Gdzie są wszyscy? Nie ma tutaj ich tu, wasza wysokość. Gotowy? Gdzie łucznicy? Przekować strzały. Ognia. Zbliżają się. O. Na drugi mur, już. Ach, użyjcie wszystkiego, co nam się znaleźć. Musimy przewrócić te drabiny. Balista to może nie bomby. O. Dobra. Gorący olej. Dobra. Bomby. Są wszędzie. Andri, co robić? Balista? Na balistę już za późno. Drabina. O. Nara. I kolejna drabina. Nara. To wszystko, co mamy, wasza wysokość. Cholera, wciąż nadchodzą. Ale zobaczcie, no. Nie wytrzymamy dłużej. Dashbook się do nas uśmiecha. Skupić się, żołnierze. Jeśli wy nie uratujecie, nic innego tego nie zrobi. Zostańcie ze mną. No dobra. Ale już zmalała przewaga. Bitwa pod murem trwała godzinami, ale jej końca nie było widać. Deserter. Znaleziono go ukrywającego się w szopie. Sobik. Mam déjà vu. Jest ich zbyt wielu. Nie mamy szans na wygraną. Jeśli go puścicie, reszta może podążyć za jego śladem. A nasza armia jest niewielka. Potrzebujemy każdej pary rąk do zdolnych do wytrzymania miecza. Nawet mniej odważyć, żołnierze. Odwagi. Pokonamy wroga bez względu na szansę. Wypuść go, generale.
Idź i walcz za Dawer. Dziękuję, Wasza Wysokość. Tutaj, Wasza Wysokość. To? Żołnierz? Wasza Wysokość. Jest bardzo źle, generale? Nasi ludzie się boją. Jest środek nocy, a jednak jest tak jasno, jakby sam Svarug chodził po naszych ziemiach. Cienkie mury nie wytrzymują długo i brakuje nam solidnych środków do obrony. Nie mamy wystarczającej liczby mężczyzn. Ale widzicie, te zasoby, kurczę, bo ja myślałem, że jeszcze tydzień będzie. A ja mogłem nakarmić wszystkich chłopów i tych innych. Kurczę, źle to trochę było oznaczone, nie? Że to jest dość źle. Nie mamy wystarczającej liczby mężczyzn. Kiedy już tu wejdą, nie mamy nic, co mogliby przeciwko nim rzucić. Słyszycie ten śpiew? Szykują się. Lepiej zacznijmy. Zebrałem uczników z pozostałych murów. Czekają na was przy murze, Wasza Wysokość. Wciąż jest czas na białą flagę. Nigdy w życiu. O, są ucznicy. Biała flagi nie będzie. Bracia moi, stanęliśmy razem podczas najcięższych czasów. Udowodniliśmy naszą siłę podczas wielu bitew. Dzisiaj udowodnimy ją jeszcze raz. Moi najdzielniejsi żołnierze, wzywam was, by walczyć o wszystko, co kochacie. Za Dawer. Okrzyk wojenny. Wśród armii Atany rosło zniecierpliwienie. Żołnierze Dawern odpoczywali, gdy tylko było to możliwe, ale wszyscy musieli być w najważniejszym pogotowiu. Żołnierze Dawern nie wiedzieli, że bitwa niemal dobiega końca. O. Królowa czeka na was przy murach zamku. Wasza Wysokość. No właśnie, teraz tak. Nasze zasoby. 3 skrzynki. O, a co tu robi Cedani? To? Aha, to jest ta córka Sobika, dobra. Mamy 3 zasoby. Kuźwa, komu tu dać? Generał, poniesiemy straty. Jeśli ma być 4, sprawy wyglądają raczej ponuro, Wasza Wysokość. Cedani. Matka jest na murze, kazałem mi tu na nią poczekać. Nie martw się, Wasza Wysokość, zaopiekujemy się twoją córką. Nie zmarznij, bączku. Ej, gdzie jest Mietek? Został podziurawiony w szyję. Wypadł przez poręcz na dziedziniec. Chłopcy musieli położyć go razem z resztą. Nic nie pomogli, nie mogli zrobić. A niech mnie. A co z Bianką? Udało mu się przynajmniej oświadczyć? Czy to w ogóle ma teraz znaczenie? Nie, nie wygląda to dobrze. Masz rację, lepiej dokończę tę flaszkę, póki jeszcze mogę. Bądź silny, odwagi, a nie muszę im dawać teraz widzę zasobów. Tak, no czyli mogłem rozdać te zasoby wcześniej, kurde. Luli. O, to jest ta córka. Ej, Wasza Wysokość. Sobik, dobrze cię mieć razem z nami. Dziękuję, Wasza Wysokość, to jest moja córka. Miło cię poznać, Luli. Ojcze, ojcze. Król powiedział, że miło mnie poznać. A co powinnaś odpowiedzieć? Też miło cię poznać, wasza wielkość, wysokość. Jeszcze mam rację. Nie marnować. A może jeszcze tu się przyda, dobra. I wasza wysokość. Nie sądzę, żebyśmy dziś zastali. Hej, dobrze, bądźcie bezpieczni. No, aha, teraz nie. No wiecie, mogłem rozdać te zapasy wcześniej, nie? Dobra, zobaczmy na murach, bo tam żona czeka. Żony moje, serce moje. Aurela. Nie mogłem spać, Atana staje się niecierpliwa. Kochała to miejsce, prawda? Szczęśliwa czy wściekła, zawsze tu przychodziła. A Luli, no, to prawda. Tak wiele Rosulie ominęło. Żałuję, że nie mogliśmy widzieć jej śmiejącej się, gdy Cedani przyniosła dźgacza lub gdy miała obsesję na punkcie tego koguta. Tak żałuję, że nigdy już nie pokłócimy się z Asalią o Maję lub o wszystkie psoty, które wycięły jej młodsza siostra. Chciałabym, żeby mogła poznać swoją nową siostrę.
początku byłaby wściekła, ale szybko by ją pokochała, wiem o tym. Żałuję, że nigdy nie przekonamy się, jaką osobą Rolfsuja by się stała. Tak bardzo za nią tęsknię, Eryku. Rolfsuja nigdy by nas nie opuściła. Próbowała nas oszczędzić, chociaż wiedziała, że jest w niebezpieczeństwie. Zawsze opiekowała się swoimi siostrami, chociaż nasze ostatnie chwile nie były zbyt dobre. Byłaby silną i mądrą królową. Też za nią tęsknię, kochanie. Masz rację, Dafer byłoby w dobrych rękach. Mam nadzieję, że wkrótce się to wszystko skończy. Skończy się. Musimy być silni. Dla niej. No dobra. A mogę z balisty jeszcze teraz walnąć w nocy? No dobra. Chyba nie. Dobra, Andri. Kurczę, a myślałem naprawdę, że te zasoby to ja muszę jeszcze do końca trzymać, a tutaj widzę, że no tak, no, nie za bardzo mogłem je rozdysponować. Czy to wszystko, wasza wysokość? Biorąc pod uwagę okoliczności. Idę odpocząć. Upewnij się, że nasi ludzie... Dobra, to jest samo. Wasza wysokość. Napijcie się z nami. Ach, czemu nie? Hej, Stan, chodź, dołóż do nas. O, ja? Naprawdę? To no, koniec, napijmy się wszyscy. Nie ty, Cedani. A gdzie jest Wojtek? Och. Napijmy się wszyscy razem. Aurelia, chodź. A nie, ty już urodziłaś, to jest dobre. Tu jesteś, kochanie. Tutaj. Eryk. Zabierz Cedani ze sobą. Szybko, biegnij do sypialni. Już. Dołączę do ciebie później. Ajajajajaj. Atana jest przy bramie. Żołnierze, za mną. Wszyscy inni idźcie dalej w głąb zamku. Żołnierze, Dawern. Iwo atakuje naszą bramę. Twierdzi, że jesteśmy kłamcami, oszustami. Twierdzi, że bawimy się magią. Nie mógłby być dalej od prawdy. Żołnierze Dawern. Iwo, król Atany, żywcem spalił moją córkę. A teraz przybyła do Dawern naszego domu, aby zrobić to samo z resztą z nas. Chcą przedrzeć się przez wasze drzwi. Wziąć wasze żony, zabrać dzieci, zabrać wszystko co wasze. Nie pozwolimy im na to. Albowiem to jest Dawern i będziemy stać na jego straży. Za Dawern. Za waszą rodzinę. Za Lorsulię. Nie wpuścić ich. Okrzyk wojenny. O. Się dzieje. Są w środku. Utrzymać się. Jest ich zbyt wielu. Chronić króla! Wasza wysokość, musicie iść! Moja rodzina jest bezpieczna w zamku. Nie opuszczę moich ludzi, nie zostawię was. Zostać przy mnie. Trzymać! Dobra, zobaczymy, czy to się dla nas źle nie skończy. Gdzie u licha jest Fabian? O, cicho. Idzie Fabian? O. Tu jest Wojtek. Dziecko. I Cedani.
Król Fabium zdążył przybyć na czas. W końcu jednak po wykonaniu tego pozornie niemożliwego zadania Davern odniosło zwycięstwo. Ostateczny rozkaz. Udało nam się wygrać. Jest, przeżyliśmy. Skończ z nim. Skończ z nim. No, Ivo. Zdycha. Udało ci się. 5000 ludzi nie zdało przedostać się przez te mury. Nic, tylko zadrapanie. Czemu bogowie cię wysłuchali? Co zrobiłeś, he? Ze wszystkich ludzi wybrali ciebie. Obiecałem im, że oczyszczę ten świat magii. Co to za czary? Magia nie była w to zaangażowana. To było tylko dużo przygotowań, ciężka praca i odrobina szczęścia. Wierz mi, gdyby to była magia, byłoby to o wiele łatwiejsze. To za bzdura. Przestań owijać bawełnę. Zawarłeś umowę z diabłem? Powiedz mi, jak to zrobiłeś? Czemu tylko wiedzieć, jak otrułeś... Chcę tylko wiedzieć, jak otrułeś mojego ojca. Możesz już przestać kłamać. Nie zrobiłem nic takiego i wiesz o tym. Ty i te twoje sztuczki. Niech bogowie cię przeklną. Przygotowałem idealny plan. Podstawiłem wszystkie możliwe dowody. Ząb, fiolka, list. Z tą różnicą, że... Dowody miały wskazywać się na osobę, która zabiła... Ciebie! Co? To ja miałem być... Co? Nie mojego ojca. A więc to byłeś ty. To prawda. Przygotowałem truciznę, ale nigdy nie planowałem zabić własnego ojca. Po pozbyciu się Talisa rządziłby szataną. To brzmi jak dość prawdopodobny motyw, czyż nie? Po raz setny. Nie otrułem własnego ojca. Kochałem go. Był trudny, odkąd moja matka zachorowała. Tylko modlił się w tej jej komacie i szukał lekarstwa. Traktował mnie, jakbym nie istniał. Wspominałeś, że dowody miały wskazywać na mojego zabójcę. Próbowałeś mnie zabić podczas tej nocy weselnej? To nie było nic osobistego. Zachowuj się. Jakby to była niespodzianka. Gdybyś ustąpił z tronu, byłbym królem Davern. Moją córką u boku, lokalni lordowie i baronowie zaakceptowaliby mnie na tronie bez problemu. Dzięki wskazówkom, które rzuciłem, przeprowadziłbym dochodzenie. I uwierz mi, że wykonałbym o wiele lepszą robotę, przedstawiając dowody. Po sądzie królewskim ludzie musieliby stanąć po mojej stronie. Jeśli chodzi o Atanę, prędzej czy później otrzymałbym tamtejszą koronę. Ale nie udowodniłbym ojcu, że potrafię podjąć działanie. I kto wie, może twoje archiwa miałyby wskazówki, jak wyleczyć moją matkę. Gdyby tak się stało, znowu wszyscy byliby wielką, szczęśliwą rodziną. Naiwne? Może. Ale czy to nie zrobiłbyś wszystkiego, by pomóc ukochanym osobom? Czy kurde, czyli ja oskarżyłem tą... Jak ona... Lady Lenę... To nie ona była. Dobrze, nieważne. Nieważne, to wszystko przez Ivo. Dlaczego zabiłeś Lorsulię? Zabiłeś moją córkę. To nie może nigdy zostać zapomniane. To nadal mnie przerasta. Co zrobiła, żeby na to zasłużyć? Czy nie wyjaśniłem już tego wystarczająco dokładnie? Nie chciała mnie słuchać. Myślała, że jestem kłamcą. Parzyła mikstury. Jestem pewien, że też próbowała mnie otruć. A jej kot doprowadzał mnie do szaleństwa. Kocie włosy były w moim kielichu, w misce, w łóżku. Dostał na to, na co zasłużył. Ale co najważniejsze, to ona pomogła ci w walce z Radowią, prawda? Dała ci znać, że nie najedziemy, prawdopodobnie dając ci przewagę nad Radowią. Była zdrajczynią. Jaki miałem inny wybór? Nie pomogłeś nam w bitwie z Radowią. Dlaczego? Czy naprawdę musisz pytać? Miałem nadzieję, że wykonają za mnie całą robotę. Puf, gdyby cię zabrakło, tron byłby mój. Szkoda, że mój ojciec tego nie dożył. Wystarczy. Nie sądzę, żeby coś było jeszcze, czego mógłbym od ciebie dowiedzieć. Ciągle mówisz, że otrułem Talisa, ale nie ma takiego scenariusza, w którym coś by na tym zyskał. Ale nie, no przecież przyznał się też. Ty też nie brzmisz, jakbyś go otruł.
Choć jest to frustrujące, wygląda na to, że nigdy nie dowiemy się, kto za tym stoi. Ochra bogów. Już wygrałeś. Po prostu powiedz mi, Eryk. Jak zamieniłeś kubki? Nie zamieniłem. Ty, słaby, oślizgły kłamco. Mierzisz mnie? Jesteś obrzydliwy. Słaby. Oślizgły. Obrzydliwy. Jesteś cały śliski lepki. Trochę obrzydliwy. Co? Szukałem go wszędzie. Przeszukałem każdy garnek, nawet w kuchni. O, otóż to. Lamka, ślimak. Zwykłe szczęście. Co? Gdyby nie ślimak Cedani, podano by mi zatrute wino. O, Cedani powiedziała, że przeszukała każdy garnek w kuchni. Musiała wówczas zamienić kubki. Cedani mnie uratowała. Nie wierzę. Zatruty napój był przeznaczony dla mnie. Został podany Talusowi. To nie może być niewiarygodne. Zostałem pokonany przez ślimaka? Wszystko z powodu ślimaka? To najczystsze dzieło diabła. Będziesz tego żałował. Iwo, oszczędź sobie pogróżek, oszczędź sobie oddechu. To koniec. Iwo, króla Tany. Jesteś oskarżony o zatrucie króla Talysa i próbę zabicia mnie, króla Davern. Zdrada, zmasakrowanie cywilów, prowadzenie niesprawiedliwej wojny przeciwko królestwu Davern. I przede wszystkim, bezwzględne morderstwo księżniczki Lorzuli. Nie zasłużyła na taki los. Na ciebie. Na ścięcie z nim. Niech gnije w lochu. Nie zasługuje na litość. Będziesz gnić w lochu? Nie, spotka cię ostateczna... Nie, ścinamy go. Zmów swe modlitwy. Nie ocalą cię, ale lepiej miej nadzieję, że przyniosą ci spokój. To dla ciebie koniec drogi. Dopadła cię ostateczna sprawiedliwość. Jesteś głupcem, sądząc, że to coś mnie zmieni. Atana jest odważna, dumna. Moi ludzie nie odpuszczą, gdy usłyszą, że król ich nie żyje. Przygotuj się, bo czeka cię wiek gniewu. Może, ale ty go nie ujrzysz. Ściąć Iwo. Iwo, król Atany, został skazany na śmierć za swoje czyny. Koniec. Nareszcie chwila spokoju. Tylko poczekaj, aż ona trochę dorośnie. Za chwilę będzie biegać po całym zamku, jak mały kot. Nie mam nic przeciwko, wiesz o tym? Przynajmniej coś się będzie dziać. Mam nadzieję, że będzie bardziej przypominać Lorsulię. Sprawiała nam najmniej kłopotów, kiedy była mała. O, nie mów tak, wszystkie były grzeczne. Mam nadzieję, że Asalia nie wpadła w żadne kłopoty. Znasz ją, poradzi sobie, jak zawsze. Może nas teraz odwiedzi, skoro to już koniec. Oby! Gdzie jest Cedani? O, biegnie. Księżniczka. Ach, i oto i ona. O, myślisz, że mogłabym kiedyś zaprzyjaźnić się z radowiańskim żubrem? No, widzę, że już Wojtek jej się znudził. To mógłby być świetny agent. Moi agenci już nam bardzo pomogli, Cedani. Nawet sobie nie wyobrażasz. O, nie strać Cedani albo ten. Czyli jakbym Wojtka nie zatrzymał, to by było źle. Myślisz, że to przetrwa? Mam na myśli ten sielski widok? Mhm. Tylko czas pokaże. No i elegancko. Przeżyli wszyscy. Znaczy, no prawie wszyscy. Lorsulia tylko źle skończyła. Ale... Asalia, to myślę, że tam sobie dobrze radzi z Mają gdzieś tam, nie? Zdecydowałeś się ściąć Iwo. Paloma, żona Talysa, nigdy nie odzyskała zdrowia. Jak się okazało, żadna ilość krwi przelanej w imię bogów nie może odmienić czyjegoś losu. Następca Iwo potraktował porażkę swojego poprzednika jako haniebne marnotrawstwo zasobów i przyrzekł nie... Co? Aha, przyrzekł nie... nie wiem co. Może nie atakować. Zdecydowałeś się oszczędzić życie Bejranowi. Pod dowództwem prawowitego wodza i doświadczywszy empatii Eryka, radowianie pozostawili w Davern. Bejran wziął na siebie odpowiedzialność za swój lud i mimo, że różnice kulturowe były ciągłym wyzwaniem, oba narody starały się widzieć... widzieć... Starały się widzieć w...
A może to jakoś ten? Zmienić stronę? Nie wiem. No następne, nie? Widzieć. Kurczę. Pozwoliłeś Asali uciec z Mają. Choć król Eryk nigdy więcej nie widział swojej córki, ta nigdy nie zapomniała wysłać mu listu opisującego wszystkie ich przygody z Mają. Miłością jej życia. Eryk spał lepiej w nocy, wiedząc, że Asalia była szczęśliwa. No czyli Asalia też sobie bardzo dobrze radziła. No i bardzo dobrze. Byłeś dobrze przygotowany do wojny z Ataną. Dzięki twojej obronie Cedani przetrwała wszystkie okropności. Ostatnie wojny wydawały się odległą przeszłością, dzięki zawsze wesołej Cedani. Bączku, jak lubił ją nazywać Eryk, nadal przynosiła wszystkim radość swoim pozytywnym nastawieniem. Lub była nieustająco męcząca w zależności od perspektywy. No i Cedani też przeżyła wszystko elegancko. Wysłuchałeś swojego wiernego doradcy podczas sądu królewskiego. Audry nadal służył Dawer najlepiej jak potrafił. No i Audry też jest z nami. Królowa Aurelia przetrwała do końca. Królowa Aurelia była wdzięczna za zakończenie tej okropnej wojny. Zawsze wspierała ona Eryka we wszystkich jego przyszłych wyzwaniach. Też przeżyła elegancko. Odmówiłeś przeprowadzania rytuału. Bitwa z Ataną zadała poważny cios zdrowiu Eryka. Pomimo to nowonarodzona księżniczka Lursulia II znosiła wiele radości w życiu Eryka i Aurelii. Choć król Eryk nie miał prawidłowego następcy, był wdzięczny za nowego członka rodziny. Ciekawe, czy faktycznie jakbym ten rytuał zrobił, to czy by się urodził syn. Tego się nie dowiemy. Mimo twoich wysiłków nie było nikogo, kto mógłby przejąć tron. Bez prawidłowego następcy Dawern po śmierci Eryka wkroczył w okres Tanistry. Minęło wiele burzliwych lat, zanim ogłoszono nowego króla, ale to już inna historia. I to wszystko. Aż do swego ostatniego tchu król Eryk nigdy nie przestał żałować niektórych swoich wyborów. Pragnął cofnąć czas, zmienić choćby kilka z podjętych przez siebie decyzji. Dziękuję za grę, wasza wysokość. Kunic, mieli państwo. Yes, your grace. Jaka muzyka tutaj na koniec. Proszę bardzo. Koniec, moi lubili państwo. Proszę bardzo. Jest część polskiej obsady w tworzeniu tej gry. To mógłbym powiedzieć. Gra bardzo fajna. Bardzo fajna, bo polega na wyborach i na zarządzaniu zasobami. Bardzo strasznie mi się podobała i na pewno czekam. Na pewno. A, fajna muzyka jeszcze na koniec. Na pewno czekam na drugą część, która ma być w następnym roku. Na pewno będziemy grać. Bo jestem ciekawy, jak rozwiążą teraz też, bo te wybory, które my mieliśmy, no to były różne, nie? Jestem ciekawy, jak rozwiążą to w drugiej części, bo to chyba być sequel. Tak więc chyba późniejsze jakieś wydarzenia. Jestem ciekawy, jak to by zostanie rozwiązane pod względem tym, co my wybraliśmy i co się stało. Bo przecież mogliśmy różnie skończyć tak naprawdę, nie? Czekam i dajcie znać w ogóle, co wy myślicie o gierce i czy graliście i jak wy skończyliście w takim razie. Tak więc, no. Czekam serdecznie i jak wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczyska w kolejnych seriach, odcinkach i tym podobnych. A teraz posłuchajcie sobie muzyki. Nara!